Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten Wielki Piątek z książką niekoniecznie religijną. Przychodzę do Was, ale z książką, którą polecił ojciec Adam Szustak, którego bardzo cenię. I jest to książka Mógłby spaść śnieg, napisana przez autorkę, definitywnie nie Polkę, która nazywa się Jessica Au, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Zapraszam. Tak więc nie jest to książka religijna, ale z pewnością opowiada o cierpieniu, o odrzuceniu, więc może być dla Was fajnym miejscem do medytacji w tym okresie. Książka ma tylko 120 stron, w związku z tym ciężko będzie o niej jakoś tak opowiedzieć, żeby nic nie zaspoilerować, ale no, postaram się standardowo to zrobić i standardowo ta recenzja będzie składała się z opisu bez spoilerów fabuły książki, następnie z kilku cytatów, a na końcu będziemy mieli jakąś moją ocenę, podsumowanie. Można zacząć od tego, że tytuł angielski i tytuł polski mają bardzo różny wydźwięk, bo u nas jest to Mógłby spaść śnieg, co sugeruje właśnie jakąś taką tęsknotę za tym śniegiem i co też się wpisuje w treść książki. Natomiast książka po angielsku nazywa się Cold Enough for Snow, czyli wystarczająco zimno, by spadł śnieg, co trochę inaczej kładzie akcenty. Niemniej jednak, no, jest to powieść dość taka fantastyczna, powiedzmy, w sensie oniryczna. Nie ma tam elementów fantastyki, ale można łatwo wyczuć, że zasadniczo jest tutaj coś nie tak, w sensie, że to nie jest to wszystko do końca realne. W każdym razie nasza autorka, aż nie autorka, tylko narratorka, podróżuje razem ze swoją matką do Japonii na wycieczkę. Same są, nie wiadomo, czy z Tajwanu, czy są Japonkami, które mieszkają przez długi czas w zachodnich krajach, bo na pewno one z zachodu chyba przyjeżdżają, z tego co pamiętam. No i zasadniczo cała książka to po prostu opis tej podróży, przeplatany co rusz wspomnieniami naszej głównej bohaterki. Jej matka w bardzo niewielu momentach się odzywa. No i w sumie jest to przepis właśnie na tego typu książkę, taką bardzo refleksyjną. Być może wielu osobom to się nie spodoba, bo lubimy czytać, jej ocena to 6 na 10. Ojciec Szustak chwalił, a co ja o tym sądzę, to za chwilę Wam dam znać. Niemniej jednak
Co my tu mamy? Podrzućmy może trochę cytatów, przejdźmy do części drugiej tej recenzji. Pierwszy cytat. Nie mamy żadnej kontroli nad rzeczywistością, a zrozumienie jej wcale nie złagodzi żadnego cierpienia. Kolejny cytat. To chyba dobrze robi człowiekowi, powiedziałam, żeby czasem się zatrzymać i zamyślić się nad tym, co się wydarzyło. Może rozmyślanie o smutku potrafi doprowadzić człowieka do szczęścia. Ja z kolei znalazłem też troszkę cytatów, bo te były z Lubimy Czytać. Niektóre osoby twierdziły, że da się jakoś przetrwać okres posiadania dzieci, zwłaszcza kiedy dzieci robią się starsze. Inne mówiły, że po narodzeniu dziecka wychodzą na wierzch najsłabsze punkty związku. Jeszcze inni zapewniali, że to cudowne doświadczenie pod warunkiem, że naprawdę dasz mu się ponieść. Następne cytaty. Tutaj sporo z nich spoileruję, więc oczywiście nie mogę wam ich zacytować. Jesteśmy niczym więcej, jak tylko zbiorem przelotnych wrażeń i pragnień. Tam jest też jeszcze bardzo fajny, duży cytat o jej relacji z matką, ale też go niestety nie zacytuję. No i tego też nie mogę zacytować, bo wam zaspoileruję. Okej, miałem z 8 cytatów, mogłem zacytować chyba 2. No nic. No a jeśli chodzi o moją ocenę, jak zawsze muszę przecież ją opowiedzieć, no to muszę przyznać, że jakby nie miałem żadnych oczekiwań wobec książki. Czytało się to równie szybko jak tą krótką książeczkę od doktora Szarpanki. I zasadniczo bardzo interesującym jakby taką moją impresją, która myślę, że nie wiem na ile była de facto prawidłowa, jest to, że przez całą książkę w sumie było czuć taką podskórną jakąś nienawiść do matki, którą miała główna bohaterka. I oprócz tego chętnie bym zaspoilerował i pogadał z wami o takich najistotniejszych częściach tej książki. Fascynujące też było to, jak ona jakby dała się uwieść przez zachodnią kulturę i wdrożyła swoją pilność w jej poznawanie. To w sumie nie będzie tam jakiś żaden duży spoiler. No i myślę, że jest to książka, która jakby może z wami rezonować w zależności od tego, w jakim okresie życia aktualnie jesteście. Ale nie czuję, żeby była to książka jako taka słaba. Z mojej strony myślę 7,5 na 10. Było całkiem nieźle. Nie tak nieźle, jak mówił ojciec Szóstak, że mu się ta książka podobała, z tego co pamiętam. Także taka moja ocena. Możecie sięgnąć. Myślę, że nie zmarnujecie czasu, a też nie zabierze ona wam go tak dużo jak jakieś tam kryminały czy inna tego typu literatura popularna. Także to wszystko. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! I to wszystko, drodzy widzowie. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Chciałbym życzyć wam wszystkiego dobrego w tych świętach, które właśnie się rozpoczynają. Wesołego jajka. Niech łaska Chrystusa Zmartwychwstałego na was spłynie. No i widzimy się w kolejnych i kolejnych tygodniach. Udało się nagrać trochę materiału do przodu, więc te recenzje będą, powiedziałbym, jakoś tak regularnie spływać. Dzięki, cześć!
A, przepraszam. Już miałem kończyć i robić minę na zakończenie. A tutaj oczywiście standardowo chciałem Was zachęcić do lajkowania, komentowania, udostępniania i oglądania tych filmów. Bardzo dziękuję wszystkim komentującym. W ostatnich filmach było ich troszkę. No to dzięki. Cześć.